Historia nawiedzonego domu Amityville. Napisano już książki oparte o rzeczy dziejące się w tym domu. Na przestrzeni ostatnich prawie 30 lat nakręcono ponad 10 filmów. Turyści i badacze zjawisk paranormalnych są wręcz masowo przyciągani do Amityville, niczym ufolodzy do Roswell. Od czego zaczęła się ta historia i jaki ma swój finał? Wszystko zaczęło się w listopadzie 1974 roku, kiedy to policja odebrała zgłoszenie o makabrycznym finale. Okazało się, że w domu przy ulicy Ocean Avenue 112 doszło do scen krwiożerczych, wręcz makabrycznych. Cała rodzina Defoe, 6 ludzi została zabita przez Butcha Defoe. Najpierw zabił ojca i matkę, potem 4 swojego rodzeństwa, po prostu do nich strzelając. Został okrzyknięty przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych wariatem, wylądował w więzieniu stanowym, skazany na dożywocie. Przez jakiś czas cały kraj żył tragedią, a dom nie chciał się sprzedać. Dopiero 1,5 roku później znalazła się rodzina, która była gotowa go kupić i, jak się okazało, prawdziwe zło miało dopiero wtedy pokazać swoje prawdziwe oblicze. Wraz z 3 dzieci do domu wprowadziło się małżeństwo Lutz. Chociaż początkowo nic nie zwiastowało ich tragedii, to kupno Amityville miało okazać się najgorszą decyzją w ich życiu. Pewnego dnia okna i drzwi same się otworzyły. Dochodziło również do przenoszenia się i lewitacji przedmiotów. Córka państwa Lutz miała być opętana przez demony, które rzucały nią o podłogę oraz o ścianę. Podobno ledwo uszła z życiem. Ale to jeszcze nie wszystko. Ze ścian spływała krew, a ptaki regularnie rozbijały się o okna domu. Wyglądało to tak, jakby miejsce to było samym siedliskiem diabła. Rodzina Lutz chciała podjąć walkę z demonami. Ksiądz, który przyszedł do domu i modlił się razem z rodziną, został zaatakowany przez demona, który diabelskim głosem kazał mu wynosić się. Ten, przerażony, po prostu uciekł. Rodzina Lutz nie miała wyboru. Musiała wyprowadzić się z domu, a o swojej tragedii i historii poinformowała media. Natychmiast do domu spłynęły tłumy dziennikarze oraz badacze zjawisk paranormalnych. Afera została nakręcona na cały świat, a Amityville szybko zaczęło być dochodową i dobrze sprzedającą się marką. Lutzowie zaczęli zarabiać na swojej tragedii, sprzedając prawa do filmów i książek. Rzekłbym, nieźle się na tym obłowili. Pomimo licznych badań i całej masy sprzętu, nigdy nie potwierdzono, jakoby naprawdę miało tam straszyć, a nowi właściciele domu nigdy nie skarżyli się na jakiekolwiek zjawiska paranormalne. Doprowadziło to do twierdzeń, iż cała historia rodziny Lutz to jedna wielka mistyfikacja, stworzona tylko po to, by zarabiać porządne pieniądze. Kilkanaście lat po tych wydarzeniach Butch Defoe zgodził się na udzielenie wywiadu w więzieniu, w którym sam potwierdził, że w jego domu była dziwna atmosfera i czasem dźwięki, których nie dało się wytłumaczyć. Zaprzeczył on jednak, aby w jego domu kiedykolwiek straszyło. Amityville jednak samo zdaje się bronić swoją niesamowitą historią oraz klimatem. Nawet jeżeli ta historia nie jest prawdziwa, to i tak już niczego nie zmieni. Zaś rządni grozy fani zawsze już będą widzieli Amityville jako najbardziej nawiedzony dom w Ameryce. Autor: Anioł David Castiel. Czytał: Quadrotes. Jeżeli materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, ocenić filmu i napisać komentarza. Zapraszam was również na stronę Autentycznych Historii na Faktach, która została podana w opisie.